zapraszamy tutaj do nas, Aero! DJ Grodo! Tak! Wszystkie ręce w górę! Wojna w toku bliskich tłoków! Trwa! Wojna o kodaru! Wojna o pokój! Trwa! Wojna o pokój! Wojna o pokój! Wojna o pokój! Aero! Medyku, jest z nami Juras. Siemanko, cześć. No i na wiosnę rozpoczęliście trasę koncertową właśnie też tutaj w klubie Medyk. Mm-hmm. I czy to, że teraz wracacie tutaj po kilku miesiącach, oznacza jakby pożegnanie z tą starą płytą i chęć przedstawienia widowni nowej? Tak, jest to jeden z ostatnich koncertów ze starej płyty. Aktualnie pracujemy równolegle nad dwoma projektami. Pierwszy z tych projektów to jest trzecia płyta Pokoju z widokiem na wojnę, za którą jest odpowiedzialny w głównej mierze tym razem Koras, którego nie ma tu z nami, ponieważ jest w drodze tutaj do nas. To jest jedna płyta, trzeci Pokój z widokiem na wojnę, która ukaże się najprawdopodobniej przed wakacjami w 2014 roku, a drugi projekt to jest moja solowa płyta, nad którą pracuję oczywiście sam. Jestem na etapie takim, powiedzmy, połowicznym. W połowie mam już zamkniętą tą płytę. A wiesz, kiedy się ukaże? Wiesz co? Chciałbym ją, jedną i drugą płytę oddzielić od siebie o kilka miesięcy, ponieważ nie chcę wprowadzać ludzi w takie zamieszanie, że robić dwie promocje naraz, tak? No, dokładnie. Chciałbym, żeby wyszła najpierw płyta Pokoju z widokiem na wojnę, a później, żeby było, nie wiem, 8 miesięcy przerwy. I na przykład wydać pod koniec roku swoją solówkę lub odwrotnie, bo te dwa projekty powstają równolegle i wszystko zaraz wyjdzie w praniu, która będzie bardziej jakby... Ale raczej pierwsza będzie ta Pokoju. Raczej tak, raczej ku temu to zmierza. Natomiast no nie ukrywam, że ja się skupiam teraz głównie na tej płycie swojej solowej. Na niej się skupiam bardzo tekstowo, dobieram muzykę, za chwilę będę gości zapraszał pierwszych, już zrobiłem sobie listę gości. Dużo już masz materiału całego? Połowę. No, planuję nagrać około 16 numerów, także 8 kawałków mam. 7 mam zamkniętych, 8 jest troszeczkę jeszcze taki napoczęty. Tak to A jaka będzie tematyka twojej solowej? Tematyka będzie życiowa i dosyć mocna. Jest to taka trochę wkurwiona płyta. Dużo rzeczy ostatnimi czasy troszeczkę mnie pewni ludzie też zawiedli, troszeczkę się otworzyłem oczy też na różne tam hasła puste, które kiedyś coś tam niby znaczyły. Dużo rzeczy mnie wkurza w ogóle. Tak, jest takim moim wyrazem troszeczkę wkurwienia, ale będzie też kilka takich kawałków oczywiście, no będzie bardzo zróżnicowane tekstowo, to na pewno. Bity, tempo 135, 130, także bardzo szybka, jednocześnie wolna, bo może to tempo dzielić na pół. Taka trapowa trochę muzyka. Aha. Bardzo nowoczesne bity. No i troszeczkę inny styl nawijania, który do tej pory słyszeliście z mojej strony. Troszeczkę no zmieniłem. Chciałyśmy pytać właśnie o te sprawy, czy będziecie właśnie łączyć z jakimiś tam nowymi dubstepowymi trapem. No, tak, z trapem, tak. Bardziej z trapem niż z dubstepem. Płyta jest na tym etapie, że jeszcze jest taką domową płytą. Za chwilę z nią wyjdę do ludzi, do gości. Będę ich zapraszał na numery. Już wiem na pewno, kogo chcę mieć. No. Kogo? Na przykład z wytwórni chcę mieć KN-a. Jest to mój uczeń ze Street Fightera. Chłopak, który jeszcze półtora roku temu nie był szerzej znany. Po debiucie w 2012 roku jego płyty Od Kojski aż po grób. Nagle poszło mu zajebiście. Spodziewałeś się tego? Nie spodziewałem się tego. Tu, wiesz, ciężko jest czegokolwiek się spodziewać. To jest taki nieprzewidywalny biznes. Myślisz, że coś jest dobre, w ogóle się nie przyjmuje. Myślisz, że coś jest średnie, nagle jest szał na to. Wiedziałem, że KN dobrze rapuje. Słuchałem jego kawałki dużo wcześniej. W latach, kiedy u mnie trenował, nie wiem, w 2009 roku już słyszałem jego numery, w 2010. Płytę on legalnie wydał dopiero w 2012. Wiedziałem, że będzie, że jest dobry, że robi muzykę na poziomie, natomiast nie byłem w stanie przewidzieć tego, że aż taką popularność osiągnie. Także na pewno będzie to KN. Chciałbym, żeby był Kenken z wytwórni Prosto, też taki nowy raper. Nowy, nie nowy, bo chłopak jest już dorosły i robi dorosłą muzykę, ale od niedawna w wytwórni Prosto.
czyli Kajen Kękę, kto jeszcze? Brachu z Gdańska. No, także jeszcze mam dwóch na myśli, ale zobacz, nie będę o nich mówił, bo nie wiem, co im powiedzą. A wracając do tematu trzeciej płyty pokoju, to ostatnio na koncercie w Warszawie Sokoła i Marysi Starosty można było usłyszeć jeden z kawałków z tej płyty. Tak. No i właśnie, kiedy możemy się spodziewać premiery singla w sieci? Jest już teledysk do tego kawałka. Jest to solowy kawałek Korasa, ponieważ nasze plany promocyjne są takie, żeby przynajmniej pierwszy singiel z tej płyty był nasz wspólnym, był naszym wspólnym kawałkiem, bo nie chcemy robić takiego nagle wrażenia, że wiesz, pokój z Widokiem na wojnę i nagle Koras, nie? A gdzie kurde Juras, nie? Wiadomo, ostatnio Droga Wojownika, ostatnia płyta Pokój z Widokiem na wojnę to była w zasadzie moja solowa płyta, na której znalazł się Koras tylko w dwóch numerach, natomiast pierwszym singlem był nasz wspólny kawałek, Moja pierwsza dziewczyna, który zresztą zrobił to, co miał zrobić. Ma bardzo dużo tworzeń, dużo ludzi mówi, że to jest jeden z najlepszych numerów w polskim hip-hopie. Miło mi to słyszeć, ja tego nie oceniam, ale na pewno jestem zadowolony z tego kawałka. I to był pierwszy singiel, nasz wspólny kawałek, także tutaj też chcemy w podobny sposób pierwszy singiel. To będzie inny. To będzie płyta Korasa. To będzie płyta Korasa, na której ja będę gościnnie udzielał się, nie wiem, zobaczymy, w połowie płyty, może więcej, może mniej, ale tak plus minus w połowie płyty będę. Za bity też jest odpowiedzialny, za dobór bitów jest odpowiedzialny Koras tym razem, za dobór tematów także on, a jak gdyby się dogrywam do tej płyty. Bo na płycie Droga Wojownika to większość kawałków było takich motywacyjnych, zagrywających tak. Do walki w codziennym życiu. No, takich było czuć, moich, takie tak, moje. Było czuć tego ducha sportowej rywalizacji. A jak myślisz, czego można się spodziewać po Korasie? Wiesz co? Takiego podejścia troszeczkę z przymrużeniem oka do pewnych tematów. Na pewno kawałki będą też mocno tematycznie. Pozdrawiamy. Na pewno będzie. No wiesz co, ciężko mi mówić o tej płycie, bo to Koras powinien tu siedzieć i o niej opowiadać. Elo Gdańsk, wesoły świąt! A czy chcecie usłyszeć kawałek z nowej płyty Pokoju z Widokiem na wojnę? Przed walką swojej muzyki? Czy... Kiedyś słuchałem, teraz czasami sobie na przykład rapuję jakiś tekst swój. Przed walką chodzi o to, żeby się głównie nastawić psychicznie, bo w sportach walki bardzo ważna jest psychika. Ogólnie w sportach jest bardzo ważna psychika. Nie tylko to, jak jesteś wytrenowany, wytrenowana, ale to, jaką masz predyspozycję danego dnia. A zwłaszcza w sportach walki, gdzie to jest sport jeden na jeden, tu nie masz drużyny. Tu jesteś kierowcą, jesteś napastnikiem, jesteś obrońcą, jesteś pomocnikiem, jesteś wszystkim w jednej osobie i musisz być naprawdę dobrze zmotywowana do walki, zmotywowany, żeby ją po prostu dobrze wygrać, bo dużo osób jest zjadanych przez stres. Tak. Dużo osób jest na przykład mistrzami sparingów, mistrzami sali, świetnie im idzie na walkach właśnie wewnątrz klubu, jakichś sparingach, zadaniówkach, jadą na zawody i nogi z kamienia, wiesz, ciężkie, są spięci. Ja już mam tą karierę dosyć długo ją prowadzę, to już 12 lat treningów, ja 10 lat startuję w zawodach, więc ja już nie mam takiego stresu, że mnie, wiesz, obezwładnia, nie? Ale i tak muszę się motywować, muszę się dobrze nastawić psychicznie, więc tak, owszem, słucham swoich kawałków. No tak, no bo w tym roku wygrałeś już swoje 8 mistrzostwa tak, w kickboxingu. Tak, tak. Dla jednych sport walki, kickboxing jest tylko przygodą na przykład na 3 miesiące, dla innych na rok, dla innych na 2 lata. Ale są tacy wariaci jak ja i jak wszyscy zawodnicy z kadry Polski, których pozdrawiam serdecznie, którzy po prostu to jest ich sposób, to jest nasz sposób życia, nie? To już nie jest to, że trenujesz czy nie trenujesz, to jest po prostu żyjesz tym. Interesujesz się zawodami, oglądasz zawodników najlepszych na świecie, prowadzisz często sam sekcje, tak jak ja. Dużo zawodników starszych, takich właśnie w moim wieku po 30, też prowadzi własne sekcje, są trenerami, są instruktorami. Żyjesz tym. Także to jest już sposób życia. Ja sobie nie wyobrażam po prostu tego, jakbym musiał teraz przestać trenować, przestać się tym bawić. Musiałem na chwilę zaprzestać treningów, ponieważ przydarzała mi się kontuzja w 2012 roku, bardzo nieprzyjemna.
i musiałem odpuścić sport co na rok czasu praktycznie, co było dla mnie naprawdę mega dramatem, bo nie mogłem się odnaleźć w tej rzeczywistości. Brakowało mi strasznie tych treningów, nie? Ale wróciłem teraz w 2013 roku, na razie do tych tylko takich lżejszych formuł. Zacząłem od nich, czyli taki styl kickboxingu kicklight. Rozgrywałem na macie, gdzie niby jest teoretycznie przynajmniej niepełny kontakt, czyli nie można nokautować przeciwnika. Zdobywa się punkty walcząc po prostu i od tego zacząłem po kontuzji, po roku przerwy w treningach. No i udało się wygrać Mistrzostwa Polski, jestem z tego bardzo zadowolony. Później właśnie trener powołał mnie na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Trener Tomek Biernacki i Rafał Kałużny, trenerzy kadry kicklightu, powołali mnie na wyjazd na Mistrzostwa Świata, gdzie udało mi się też nieźle zobaczyć, bo wygrałem 3 walki, czwartej dopiero w finale przegrałem na punkty z Macedończykiem, z Mistrzem Świata aktualnym i zająłem drugie miejsce. A jak ty się stało, że zainteresowałeś się w ogóle tym sportem? Myślę, że każdy chłopak się gdzieś tam interesuje sportem walki. Jako dzieciaki oglądamy filmy, jakiś tam, nie wiem, kickboxer z Van Damme, czy jakiś krwawy sport, no nie? Czy najlepszy z najlepszy z najlepszych. To są jacyś idole, nie? Jakiś Bruce Lee, nie wiem, właśnie Jean-Claude Van Damme kiedyś dla mnie. Jak byliśmy dzieciakami, gdzieś tam zawsze chłopaki lubią się bić, tak? Oglądają filmy karate, później na podwórku się napieprzają, nie? Ale niekomu teraz się udaje, tobie akurat się udało. Tak, bo ja się zapisałem na kickboxing, po prostu zrobiłem ten krok, który bardzo długo u mnie trwał, bo ja się bardzo długo zbierałem na to, żeby się zapisać na sporty walki. Ale jak już się zapisałem, pokochałem to od razu i zostałem już długo, długo. A kto jest twoim faworytem teraz? Wy? W kickboxingu? Tak, tak, tak. Wiesz co, no jest wielu świetnych zawodników na świecie. Z Polski taka czołówka, no to jest na przykład Marcin Parcheta, świetny zawodnik ze Szczecina. Na świecie, no to jest Buakaw Paramukh, taki gościu z Tajlandii, bardzo dobry tajski bokser, który z powodzeniem walczy w takiej formule K1, którą ja też się zajmuję. To jest dla mnie najlepsza formuła, najfajniejsza w kickboxingu. A jak wyglądały twoje ostatnie miesiące przed Mistrzostwami Świata? Przygotowania? No, trenowałem 4 razy w tygodniu, czasami 3. Nie zawsze mi pozwalały moje zajęcia trenerskie na to, żebym w pełni się tak przygotowywał. Natomiast no, przygotowywałem się ostatni miesiąc to naprawdę intensywnie. No, w swoim klubie, w którym trenuję, w Palestrze Warszawa, sparowałem z moimi kumplami, trenowałem także. A poza tym byłem w wakacje w Cetniewie na zgrupowaniu kadry, gdzie przez 10 dni trenowaliśmy w gronie kadrowiczów dwa razy dziennie, także... Intensywnie było przed mistrzostwami. Tak, było intensywnie, ale się opłacało, bo... No bo jest ta satysfakcja, no nie? Jest ten medal z Mistrzostw Świata, jest to świetna sprawa. A w jaki sposób łączysz nagrywanie ze sportem? Bo musisz mieć czas i na sport, i na muzykę. Wiesz co, jak łączę? No staram się w tygodniu na przykład trenować, a w weekendy, jak mam trochę wolnego czasu, jak na przykład nie gram koncertu, ani nie mam żadnego wyjazdu związanego z zawodami, staram się pisać, staram się wykorzystywać też każdą chwilę wolną w zasadzie. Teraz na przykład piszę teksty codziennie, co drugi dzień, jak czuję, że jest ten moment, to siadam po prostu i piszę, nie? Słucham bitów, codziennie staram się iść krok po kroku, bo sobie powiedziałem, że zrobię tą solową płytę i chcę ją jak najszybciej skończyć. Także pracuję nad nią regularnie, w każdą wolną chwilę w zasadzie spędzam na słuchaniu muzyki, dobieraniu bitów, pisaniu maili do różnych producentów, no i napisaniu tekstów. Poza tym ten rap też mnie trzyma, rozwija, tak, umysłowo. Ja tylko trenował sporty walki i nic więcej nie robił, to wiesz, nie operował tak dobrze słowem, gdzieś bym to wszystko potrafił. Ale fajnie to łączysz, ogólnie te dwie dziedziny. Da radę i one ze sobą gdzieś się tam zazębiają. No, dokładnie. A jeszcze wracając teraz do trzeciej płyty Pokoju, po wydaniu tej płyty, ruszacie od razu w trasę koncertową, czy będzie trzeba na was czekać tak jak ostatnio? Wiesz co, mamy nadzieję, że ruszymy od razu w trasę koncertową. Booking naszych koncertów cały czas trwa, nasi menadżerowie gdzieś tam załatwiają już koncerty. Zobaczymy, jak się to przyjmie, nie?
jeśli to będzie pierdolnięcie z grubej rury, no to na pewno tych koncertów też będzie sporo. No ale też mam taką nadzieję. Mieliście trasę koncertową tam Kanada, USA, tak, prawda? No i jaka tam jest atmosfera? Taka sama jak w Polsce na koncertach, czy taka... Dużo fanów tam macie? Inna. Wiesz co, tak, jest dużo fanów. Polacy na obczyźnie, czy to w Stanach, czy w Irlandii, czy w Anglii, bardzo tak żywiołowo reagują, bo często są oderwani od rodziny, od kraju. Przez kilka lat nie było ich w Polsce na przykład. No i wiesz, zwłaszcza w Stanach, gdzie to jest, wiesz, jednak przez ocean trzeba przelecieć. Niektórzy nie mogą wylecieć ze Stanów, bo już im się wizy pokończyły i są na nielegalu, więc dla nich to jest takie spotkanie z polskością trochę, nie? Oni na przykład się jarają tym, jak zamienią z tobą parę słów, parę zdań, oni już inaczej mówią po polsku, na przykład mieszkają tam 5 lat czy 8 lat, to oni już mówią inaczej po polsku. Oni się nagle są zajarani, że usłyszy jakieś słowo, o którym w ogóle już zapomnieli, że w ogóle jest. Oni to słyszą, jak rozmawiają z rodowitym, znaczy z mieszkańcem Polski, jeszcze z raperem z Warszawy, to oni to czują, że ty mówisz inaczej niż oni po polsku. I oni są tym zajarani, bo to jest dla nich takie wow. A zamierzacie to powtórzyć? Wiesz co, tak, na pewno to powtórzymy. To wszystko zależy od organizatora ze Stanów. Jeśli nas zaprosi nasz człowiek Gramix z Gramix Promotion, to polecimy tam, zagramy, bo bardzo lubię być w Stanach. Fajny kraj, tylko nie do mieszkania jak dla mnie. Fajny kraj do pobycia tam na wakacjach. Czy to nie do mieszkania? Wiesz co, no... Nie chciałbyś mieszkać? Nie chciałbym mieszkać. Ja kocham swój kraj, mi się tutaj, mimo wszystko, że to jest ciężko, mi się tutaj najlepiej żyje. Można tak powiedzieć. Po prostu nie, ja sobie tutaj radzę, tak? Do Stanów na imigrację wyjeżdżają najczęściej ludzie, którzy są zmuszeni do tego. Rzadko jest tak, że ktoś sobie wybiera, że chce mieszkać daleko od domu rodzinnego, czy wyjechać, w ogóle opuścić, wiesz, swój kraj. No tak. Najczęściej zmuszają do tego warunki bytowe. Czy tam brak pracy, czy jakieś inne, powiedzmy, kryminalne sytuacje, że muszą uciekać z Polski, bo inaczej pójdą siedzieć i muszą zaczynać wszystko od nowa. Ja nie muszę zaczynać nic od nowa, ja buduję tutaj w kraju swoją sekcję kickboxingu Street Fighter, tu mnie to trzyma, mam tutaj swoją rodzinę, mam dziewczynę, mam przyjaciół, także nie chcę mi się gdzieś tam... Tułać po świecie. Ja rozumiem. No i jeszcze chciałam zapytać o to, bo wiem, że kiedyś studiowałeś pedagogikę religijną i etykę. Wow, ale żeś się doczytała? Tak, tak. No właśnie i mam takie pytanie, czy chciałeś być katechetą? Nie. Studiowałeś? Jak to się stało w ogóle? Wiesz, to trochę z nudów, chciałem coś robić, chciałem się czymś zainteresować, chciałem coś studiować. Stwierdziłem, że nic nie wiem o zasadzie naszej wierze, w której jesteśmy wychowywani od, wiesz, tysiąca lat z hakiem. I tak w zasadzie żyjesz w tej kulturze, nie, chrześcijańskiej, gdzie cię chrzczą, później idziesz do komunii i tak dalej, a nic o tym nie wiesz, tak? Jakieś święta, taki przeciętny Polak pewnie nie rozumie dlaczego, co, skąd się wzięło, nie? A ty miałeś chęć, żeby po prostu poznać to, tak, poznać. Tak, tak. A to nie było nic związane z tym, że ja miałem parcie na to, żeby nauczać dzieci katechezy albo etyki. Broń Boże, nie czuję się w ogóle osobą na miejscu, żeby uczyć kogoś etyki, nie? Właśnie takie miałyśmy wrażenie, że tak jak czytałyśmy, że właśnie tak było, ale no... Nie, to... A jak podoba Ci się tobie aktualna scena hip-hopowa? Jak podoba mi się? Mhm. Bardzo mi się podoba. Uważam, że polski rap stoi na naprawdę wysokim poziomie. Dużo rzeczy teraz nowych powychodziło, ciekawych. Chociażby właśnie z wytwórni Prosto. Ostatnio Kękę wydał zajebistą płytę. Mhm. Jest też dużo takich nowych graczy, których troszeczkę mniej słucham, ale na przykład KNA słucham. No ale właśnie myślisz, że jest miejsce dla truskulowców na Oczywiście, że tak. Nie, no małolaci teraz zajebiście nawijają. A znasz jakichś undergroundowców, którzy mają taką szansę się wybić? Tak, Małach i Rufus, którzy wkrótce wydadzą z Warszawy. Też moi uczniowie trenowali u mnie w Street Fighterze kickboxing. Ale to masz talentów dużo. No, mam bardzo utalentowaną grupę. Że jesteś autorytetem. Nie wiem, to trzeba by ich się zapytać, nie? Ja jestem na pewno ich trenerem, staram się ich szkolić jak najlepiej i wspierać, jeśli mają jakieś tam, nie wiem, problemy też jakieś inne niż sportowe,
rozterki, to zawsze im pomagać, bo trener jest od tego, żeby nie tylko być na sali od nauczania, tak, technik, czy tam robienia treningu specjalistycznego i katowania wszystkich jakimiś tam szybkościówkami, czy tam jakimiś wytrzymałościówkami, tylko od tego, żeby też być kumplem i przyjacielem i troszeczkę czasami być może doradzić komuś. Wesprzeć, także. A próbowałeś siebie w innych dziedzinach sportu? Czy tak. Ja kickboxing zacząłem bardzo późno uprawiać. Miałem 21 lat, jak poszedłem na pierwszy trening. A wcześniej jeździłem na deskorolce, na rolkach, grałem w kosza, trenowałem piłkę nożną. W zasadzie jestem takim gościem sportowym, nie? Ja zawsze coś robiłem. To też ten kickboxing być może tak dosyć łatwo mi przyszedł, bo ja cały czas coś trenowałem. Mimo to, że byłem zapuszczony, bo dużo melanżowałem, jak każdy nastolatek, chyba taki okres miałem, że poszedłem grubiej w melanż, ale na szczęście kickboxing pojawił się w odpowiednim momencie, wystopował mnie. Wyrwał cię z tego ciągu. Tak. Chociaż życie hip-hopowca i sportowca jest pełne sprzeczności. No właśnie, coś tak myślę. Powiem tylko tak, wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Dokładnie. Trzeba zachować ten umiar, ten złoty środek. Wszystko, co za dużo, to niezdrowo. Dokładnie. I wszystko, co za małe, też niezdrowo. Także trzeba wszystko w życiu robić, ale z umiarem i wiedzieć, co jest najważniejsze. Nie zapominać o tym, co jest istotą każdego życia. Ja znalazłem sens swojego życia i wiem, co jest najważniejsze, ale czasami sobie pozwalam oczywiście też na imprezy, no bo w tak doborowym gronie wśród warszawskich raperów ciężko jest odmówić. Nie ulec temu klimatowi. Wspaniałemu.